Dzień dobry, dzień dobry. Jeżeli urodziłeś się między 24 sierpnia a 2 września, Twoim drzewem opiekuńczym jest sosna letnia. Zapraszam więc do czytania na 2024 rok. Zapraszam Cię również do opisu tego filmu, tam bowiem znajdziesz więcej informacji o swoim znaku opiekuńczym drzewa opiekuńczego. To miałam na myśli. A ja zaczynam rozkładać karty. I rozkładanie kart trwa troszkę, słuchajcie. Więc myślę sobie, że osoby, które nie chcą tego oglądać, to po prostu przewińcie, proszę, film. Ja zabieram się do pracy. Ok, słuchajcie, jestem przygotowana. Zaczynamy. Główna informacja dla Was. Nie starać się na siłę odbudowywać znajomości, relacji zawodowej lub osobistej z ważnym dla Was mężczyzną. Po prostu. Nie starać się na siłę odbudowywać. I to nie musi być mąż, partner, to może być po prostu ktoś z rodziny, ktoś z dalszej rodziny, ktoś z bliższej rodziny, to może być ktoś, kto z Wami współpracuje, bądź z kim pracujecie. I dla mnie karty mówią nic na siłę. Nie staraj się odbudowywać tej znajomości, jeśli Twoim zdaniem, Twoim odczuciu coś się zmieni, nastąpi nagła zmiana i ona trochę po prostu się zakończy, albo jakiś dystans między Wami się wytworzy. To była dla Was informacja, taka powiedziałabym przewodnia, bardzo wprost w sumie płynąca, dosyć konkretna. Zobaczmy Wasze samopoczucie, Wasze samopoczucie. Wasze samopoczucie. No słuchaj, wiesz, na czym stoisz, masz jasność sytuacji, być może z tym związane to jest, bo tu mamy karty, które mówią, nie jest mi miło, nie jest mi przyjemnie, ale przynajmniej wiem, na czym stoję. Przynajmniej wiem, co jak wygląda, wiem, o co chodzi w tej sytuacji. To jest tak. Możesz się zastanawiać, czy nie próbować właśnie odbudować, ponownie połączyć się z tym ważnym mężczyzną. Natomiast karty tutaj zasugerowały, żeby tego nie robić. To oczywiście jest tylko sugestia kart, to jest Twoje życie. Natomiast możesz się faktycznie zastanawiać. Jesteś rozczarowany, rozczarowana, zraniony, zraniona tą sytuacją i myślisz sobie, może jeszcze da się coś z tym zrobić. Ale moim zdaniem właśnie dostrzeżesz jasno, że ponowne połączenie, skrócenie dystansu lub próba naprawy tej sytuacji w długoterminowym czasie, długoterminowo nie przyniesie nic dobrego. To jest taka energia. Po tym rozczarowaniu również, szczerze mówiąc, ona jest na pozycji myśli, które rani, i to rani Ci serce.
Co z oczu, to z serca, tak mi przychodzi do głowy, jak widzę te karty, ale generalnie rzecz biorąc, po tym momencie trudnym o tyle, że trzeba sobie poradzić trochę z tym smutkiem, przyjdzie lepszy czas. Przyjdzie lepszy czas. Wyjdzie słońce. Wyjdzie słońce. Przyjdą nowe możliwości, nowi ludzie być może. Wyjdzie słońce dla Ciebie. Zobaczmy, co przyniesie Ci siłę, co będzie przynosiło Ci siłę w ogóle. Myślę, że z nowym rokiem coraz bardziej będziesz czuła się, czuł się lepiej po prostu, tak w ogóle. Ponieważ jeśli to rozstanie, odejście, dystans już nastąpiło teraz, to najnormalniej w świecie pokazują się energie, które mówią, okej, teraz nie jest mi przyjemnie, ale tutaj jakby karty pokazały, za jakiś czas po nowym roku nastąpi to emocjonalne odłączenie od tej osoby, od tej sytuacji, przepracowanie tej sytuacji, tak? Ta dekompresja, ta żałoba, tak to określę. Natomiast to nie jest żałoba, bo ktoś odchodzi od nas w ogóle, w sensie z tego świata, nie ma to takich kart. Zdarzyło się coś, co rani serce, tak? I tutaj jakby siła Twoja polega na tym, że uporasz się z tą sytuacją, to po pierwsze. Po drugie, zupełnie inaczej na nią spojrzysz za jakiś czas z dystansu. Po trzecie, może nowi ludzie w Twoim życiu, nowe znajomości, nowe okoliczności, nowe sposobności spowodują, że absolutnie wyjdziesz z tej czarnej dziury, jak to mawiają, i po prostu spojrzysz z dużym, z takim pozytywnym nastawieniem do życia. Tak, dziesiątka kielichów, że jeszcze tyle przede mną, jest szansa tutaj absolutnie w moim życiu na to, żeby być szczęśliwym, być szczęśliwą. Ale najpierw pokazuje się energia, w której emocjonalnie odłączasz się już, po prostu emocjonalnie odłączasz się. Tak, nie robi to już na tobie wrażenia, już przepracowałeś wszystko, przepracowałaś. Zobaczmy dom. Jak mówię dom, to jest to wasz dom, więc skojarzcie sobie proszę to, co dla was jest ważne przy tym... przy tym, z tym słowem właśnie, co dla Was jest ważne przy domu. Jeśli chodzi o dom w sensie fizycznym, to mam takie tutaj skojarzenie. Będziecie chcieli odnowić dom, wyremontować dom, mieszkanie być może. I tutaj jakby karty sugerują, żeby nie robić niczego w jakimś pośpiechu niepotrzebnym, słuchajcie, w pośpiechu niepotrzebnym. Że wszystko musi mieć swój czas, żeby, jak remontujemy, tak, na przykład, no to powiem, żeby doschło, co ma doschnąć, zanim położymy kolejną warstwę jakiejś farby, czy gruntu, nie wiem, czy gładzi, czy czegokolwiek. Chodzi o to, żeby nie wprowadzać zbyt dużego pośpiechu w to, co robicie, to po pierwsze, żeby dać pewnym rzeczom po prostu... czas, tak myślę. To jest przestroga przed taką zbytnią impulsywnością. Zbytnią impulsywnością. I teraz tak, druga informacja. To bardzo ciekawe, że teraz to właśnie tak odczytałam. Tak spojrzałam te karty i myślę sobie, kurczę, no nie, tutaj ktoś jakąś presję próbuje na tobie wywrzeć. Presję. Przyspieszyć coś już, teraz, zaraz, szybko, bo jak teraz tego nie zrobimy, to już nigdy, albo wiesz, już teraz ta promocja i tak dalej, musisz z niej skorzystać koniecznie, bo jak z niej nie skorzystasz, to nie wiem co, ale to nie jest ta energia, której byśmy tu chcieli. Temu bym powiedziała, że trzeba się trochę przeciwstawić, a przynajmniej sprawdzić, no, zabawić się troszkę w tego detektywa, w sensie zweryfikować sobie wszystko, poszukać informacji, prawda? Żeby nie dać się nabrać na coś. Ale też mam tutaj taką informację dla osób, które szykowały się od jakiegoś czasu do zmiany miejsca do życia. I tutaj pokazują się energie z gatunku, że to jest dobry moment, żeby sobie może nie od razu jakby już zmieniać, kupować, nabywać, może tak, może nie, ale na pewno przyszły rok pokazuje się dla Was jako dobry moment do tego, żeby się rozglądać. Rozglądać. Jeśli do tej pory tylko o tym marzyłeś, zastanawiałeś się, a może tak, a może nie, to przyszły rok pokazuje się jako dobry moment, gdzie już po prostu rozglądasz się, sprawdzasz swoje możliwości, tak? Sprawdzasz, co oferuje otoczenie, co oferuje rynek, co możesz mieć, tak to określę. Natomiast znowu myślę sobie,
cokolwiek dalej by miało za tym pójść, ostrożnie. Dobra, zobaczmy, co tam w pracy. As monet, pięknie. Pieniądze. Pieniądze, pieniądze, szybka możliwość zamanifestowania jakichś pieniędzy, pieniądze. Natomiast słuchaj, no tak, po pierwsze pokazują się pieniądze, no dobra, pierwszy scenariusz, pieniądze i to duże pieniądze i szybko je manifestujesz. Co za tym idzie, muszę to powiedzieć, jeśli to jest nowe dla Ciebie zupełnie, bądź ostrożny, ponieważ z biegiem czasu może okazać się, że nie zgłębiłeś jakiejś wiedzy w tej dziedzinie, że nie wiesz czegoś i z tego zrodzi się jakiś lęk bądź problem, więc trzeba na to po prostu zwrócić uwagę. Z drugiej strony, okej, oferta dosyć kusząca, przyjrzeć się jej i się nie spieszyć, kuszące oferty. No i teraz tak, każdy z nas zupełnie co innego rozumie pod tym pojęciem. Czymkolwiek dla Ciebie jest kusząca oferta, taka, że wiesz, naprawdę trudno się oprzeć. Ale chodzi o to, żebym jakbym miała określić to, podsumować tak słowem albo kilkoma słowami, to bym powiedziała, nie wszystko złoto, co się świeci. I dla mnie, uważam, że karty chcą Ci powiedzieć, że kusząca oferta, owszem, jest kusząca materialnie, ale trzeba doczytać jej warunki i zasady tej współpracy, kooperacji. Co więcej, może się okazać, że jeśli coś zostanie niedoprecyzowane, że w trakcie realizacji okaże się, że Twój zakres, że tak powiem, zainteresowania, to co miałeś zrobić, nagle się zwiększa. I koniec końców wychodzisz z tej współpracy niezadowolony, bo zdajesz sobie sprawę, że gdybyś wiedział na początku, ile naprawdę będzie kosztowało Cię to pracy i zaangażowania, to zupełnie inaczej podszedłbyś do sprawy, zupełnie inaczej poprowadziłbyś negocjacje. Więc to się pokazało w pracy. Uwaga na nowe oferty, nie spieszyć się. One pokazują się, tak jak powiedziałam, całkiem przyjemnie pod takim kątem, że okej, tu są pieniądze w tym, naprawdę. Ale jest trochę to pewnego rodzaju taki układ, nazwijmy to, nie do końca Tobie służący. I nad tym trzeba być może zapanować. Romans w pracy? Nie, żadnych romansów w pracy. No niestety, znaczy stety, niestety. No po prostu to nie jest najlepszy pomysł. Ponieważ jakiś projekt nie pójdzie, albo coś zawalicie. Dobra, zobaczmy finanse. No finanse, finanse. Praca marzeń. Finanse. No właśnie, to ja wrócę do tej propozycji zawodowej, która Wam się pokazała, lub do tej sytuacji w pracy. Gdzieś tutaj super coś ekstra wygląda. Macie na przykład zaufanie do tej osoby lub nie, jakoś tak nie czujecie potrzeby, żeby pewne rzeczy spisać, żeby pewne rzeczy dopowiedzieć i później słuchajcie, w trakcie okaże się, że właśnie te pieniądze są trochę uzależnione od czynników kompletnie od Was z kolei, na które nie macie wpływ, kompletnie od Was niezależnych. Tym samym więc możecie się narobić, możecie wypróć sobie żyły, a koniec końców i tak jakby nie ma tego efektu finansowego, więc uwaga na takie oferty, gdzie finanse, pieniądze nie zależą bezpośrednio od tego, co zrobisz i ile zrobisz, pomimo tego, że właśnie to robisz. Boże, zagmatwane, ale wiem, że jeśli to do kogoś trafia, to na pewno zrozumiesz, co miałam na myśli. Przy pieniądzach pokazuje się też kobieta leniwa, która, no to na przykład, jeśli wchodzicie w jakąś kooperację, w jakąś spółkę i wszystko pięknie, ładnie, tutaj jakby teoretycznie masz poukładane, co kto będzie robił, kto się będzie czym zajmował, jaki jest podział tego wynagrodzenia, podział zysku i tak dalej, a później w czasie, jak już działasz, okazuje się, że tak naprawdę no uda się to zrobić i będą te pieniądze, natomiast cały projekt wisi na Tobie, bo ktoś jest leniwy. No więc to też ma wpływ na pieniądze. Być może tutaj trochę tak mi pachnie, szczerze mówiąc, jakąś później lekką dramą w tym znaczeniu, że być może będziesz chciał uwzględnić jednak fakt, że narobiłeś się przy tym bardziej niż inni. Tym samym więc ten podział zysków, który zakładaliście na początku, ma się nijak do tego, jakby co teraz o tym myślisz. I ten rycerz, król mieczy mógłby być prawnikiem, który Ci w tym pomoże być może.
Pomoże być może. Relacje ogólnie z ludźmi. Nie podejmujesz, że tak powiem, tak, nie boisz się, dosłownie, nie boisz się odmówić relacji w tym znaczeniu, wycofać się, zachować dystans z osobami, które trochę myślą inaczej niż ty. Wiem, jak to brzmi. Mogłabym tutaj jakby tylko teraz powiedzieć, żebyście nie myśleli sobie, że ja sobie myślę, że słuchają mnie osoby, które mają pewność siebie zbyt mocną. To nie o to chodzi. Bo tutaj mamy taką sytuację, gdzie wokół ciebie są osoby, które wiesz, że tak naprawdę to... Jakby to powiedzieć, to ani to mnie nie służy, ani to nie jest miłe, z tymi znajomościami wiążą się jakieś niepowodzenia być może, jakieś problemy, że te osoby na przykład zwracają się do ciebie, no tak, przypominają sobie o twoim numerze telefonu w momencie, kiedy mają jakiś problem na głowie i tak dalej. Tutaj karty mówią, że jak w poprzednim, nie wiem, roku, dwóch latach, trzech latach, trudno mi powiedzieć, w poprzednim okresie, no, mimo wszystko gdzieś tam miałaś te osoby w swoim otoczeniu i obawiałaś się, nie chciałaś im odmówić, na przykład nie chciałeś im odmówić, to w tym roku moim zdaniem to jakby już nie czujesz się uwikłana w tę historię. Po prostu wyjście z jakiegoś uwikłania. A to uwikłanie pokazuje się w... No tak, w otoczeniu osób, które podrzucają ci jakieś kłopotliwe, wiesz, sytuacje, no tak, im dalej w las, tym więcej drzew, jak to się mawia, a nie ma tu nic miłego, żeby wyjść z uwikłania w relacje z takimi ludźmi, po prostu, gdzie tam same kłopoty, lenistwo jakieś i tak dalej. No dobra, miłość romantyczna. Miłość romantyczna. Młodsi od ciebie ludzie się pokazali i to jest zaskakujące być może. Będziesz się zastanawiał, czy możesz obdarzyć uczuciem człowieka, który jest sporo młodszy od ciebie, ale tak sporo, sporo młodszy. Dodatkowo w ogóle też pokazała się w miłości romantycznej osoba bardzo delikatna, bardzo wrażliwa i być może to będzie miało wpływ na to, jak ta miłość się rozwija. W domu, rzekłabym, pokazały się dzieci i relacje z dziećmi jako ważne przy miłości romantycznej. Jeśli chodzi o singli, no to mamy tutaj nowe znajomości, słuchajcie, dla was. To jest tak, znajomość, jakaś stagnacja, przestój, znajomość, nie? To jest mniej więcej tak. W miłości romantycznej również pokazuje się, moje drogie panie, to do was powiem głównie, koleks, który... trochę nie panuje nad tym, co mówi. Jego jakaś taka trochę buntownicza, ryzykancka natura może was wpieniać, bądź po prostu powodować, że nie macie ochoty gdzieś tam ochoty jakoś tak bliżej się z nim poznawać. I moim zdaniem on później was za coś przeprosi. Za swoje zachowanie. W miłości romantycznej pokazują się przeprosiny po okresie dystansu, stagnacji, nieodzywania się do siebie za swoje zachowanie. Tak bym to określiła. Dobra, jaka jest dla was wskazówka tak w ogóle? Nie martw się, nie przejmuj się, odsuń się od dramy, od wymigaj się z czegoś, co dla ciebie pachnie kłopotami na dzień dobry. Zachowaj spokój, zadbaj o spokój w sobie, niech nic nie zburzy twojego spokoju, staraj się działać tak, żeby sytuacja, w której będziesz się uwalniał, wymigiwał, nie spowodowała jakiejś dramy dookoła, tak bym to określiła, ale generalnie rzecz biorąc dla mnie karty mówią wprost, słuchaj, odsuń się od jakichś niepotrzebnych historii, wymigaj się z czegoś, a bądź też nieustępliwy w przyszłym roku, nieustępliwy, jeszcze taka mi przychodzi myśl do głowy. Tak, nieustępliwy w pewnym wymiarze. Dziękuję wam bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.